Dzień dobry Państwu, nazywam się Danuta Rogula i prowadzę Galerię Sztuki w Brytania Beach w Kanadzie i dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o moich obrazach wylewanych. Ci z Państwa, którzy mieli okazję oglądać moje poprzednie lekcje, zobaczyli kilka przykładów takich obrazów. Dzisiaj chcę Państwu pokazać dwa kolejne. Mam nadzieję, że zawsze kogoś zainspiruję tą techniką, ponieważ ja mam dużo zabawy w trakcie, jak ją wykonuję, ponieważ nigdy nie wiem, jakie będą jej rezultaty. Ja tylko mam jak gdyby wpływ na to, jaką kompozycję kolorystyczną tutaj uzyskuję i przyznam się Państwu, że doszłam do wniosku, że należy używać limitowaną ilość kolorów. Ja się zwykle tutaj mieszczę w dwóch kontrastowych, a następnie w trzech, dwóch kolorach, które są do siebie, jak gdyby podobne są z jednej rodziny. Ja muszę przyznać, że mnie naprawdę fascynuje sam proces i to, że w jakiś sposób mogę ingerować, ale do końca nie mogę zdecydować, co na tym obrazie się pojawi, więc tak jak już wspomniałam, ważne jest to, jakich kolorów używamy, aby ze sobą harmonizowały. Tutaj w tym wypadku ja użyłam takiej zgaszonej zieleni, beżu, ciemnego brązu i białego koloru. Ponieważ używam starych farb, więc one różnią się gęstością, pewnie łatwiej do przewidzenia byłoby, gdyby te wszystkie farby były gatunkowo jednakowe, ale dzięki temu, że są inne, po prostu uzyskuje się niespodziewane efekty i przez to też może być to bardziej ciekawe. Należy pamiętać o tym, że co prawda sam proces malowania zabiera tylko kilka minut, ale później jeszcze przez kilka dni ta kompozycja się zmienia, ponieważ farby są ciągle jeszcze płynne i nigdy tak do końca nie wiadomo, jak ten nasz końcowy obraz będzie wyglądał. No, musicie Państwo przyznać, że sam proces jest naprawdę fascynujący. O, choćby teraz nigdy nie spodziewałam się, że ta biała farba będzie tak właśnie się kształtowała i że uzyskam takie, a nie inne efekty, a to już jest prawie końcowa forma i mniej więcej tak ten obraz wyglądał tydzień później, kiedy całkowicie farba wyschła. A to moja kolejna próba, tym razem użyłam dwóch takich sąsiadujących kolorów niebieskich i tego samego brązowego, którego używam w poprzednim obrazie, a no i oczywiście biały, po to, aby uzyskać jakiś kontrast. Te farby, których tutaj używam, to są wszystko farby akrylowe. Prawie każda z nich ma
inny finish, to znaczy jedne są satynowe, drugie matowe, jeszcze inne błyszczące, ale w sumie nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ i tak po wyschnięciu użyję werniksu, który ujednolici tą całą powierzchnię. Ja muszę przyznać, że te obrazy najlepiej wyglądają jak są mokre, ponieważ wszystkie farby jednakowo się błyszczą, a w miarę wysychania każda z nich wygląda inaczej. I ponieważ ja używam starych farb, o nawet tutaj Państwo widzą, niektóre są bardziej płynne, ta pod spodem jasno-niebieska prawie się nie rusza, ponieważ jest gęściejsza, ale to też w późniejszym procesie się na coś przydaje, ponieważ ta farba zostaje na spodzie i uzyskuje się dzięki temu dodatkowe efekty, jak to zaraz Państwo zobaczycie. Ja tutaj od czasu do czasu sobie pomagam. Jeśli kompozycja wydaje mi się za nudna, to gdzieniegdzie dodaję trochę farby. Tak jak mówię, nie ma na to żadnych reguł. Wszystko, co tylko sobie pomyślimy, możemy wykonać. Od tego jesteśmy artystami, żeby próbować i nikt nas nie może powstrzymać, a ja Państwa zachęcam do tego, abyście jak tylko macie możliwość i trochę miejsca, oczywiście jest to bardzo bałaganiarska metoda i trzeba pamiętać, że za każdym razem ja zużywam tutaj kilka albo kilkanaście litrów farby, która niestety później spływa z tego obrazu i trzeba się do tego jakoś przygotować, aby nie wyrządzić szkody w mieszkaniu czy gdziekolwiek indziej, ponieważ na dworze z kolei dużo różnych rzeczy się do tych obrazów przyczepia, więc należałoby to gdzieś wykonywać w jakimś pomieszczeniu zamkniętym. Ja naprawdę świetnie się bawię wykonując te obrazy i zachęcam wszystkich do spróbowania malowania tą metodą. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo będziecie się bawili tak świetnie, jak ja to robię. I oczywiście tym, jak należy je oprawić, będziemy się przejmować później. Na razie zachęcam wszystkich do wspólnej zabawy, bo naprawdę uzyskuje się świetne efekty i od czego jest sztuka, jak nie od tego, aby się nią bawić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam na kolejne lekcje. Do widzenia i do usłyszenia. Tych z Państwa oczywiście, którzy mieszkają w Kanadzie, zapraszam do naszej galerii. Do widzenia.